Może winogronka? Uhuu! Uwaga! Owocowy deszcz! Owoce, owoce, owoce! O, patelnia! A może kubek? Butelka? Szklanka? Uhuu! Ups, kwiatek się przewrócił! Dłużej tego nie wytrzymam! Już wiem! Whee! Jestem latającą księżniczką! Normalnie tatuś roku ze mnie! Tato! Mogę użyć tego płynu do zmycia naczyń? Chcesz umyć naczynia? Jasne! Do tego właśnie jest ten płyn! Uhu! Ale się mydli! I taki śliski! Bąbelki! Wow! Trochę za głośno jak na zmywanie naczyń! Lepiej to sprawdzę! Wow! Ale powódź! Nie chciałabyś może użyć do tego gąbki? Nie! Gąbki są fe! Ja chcę myć rękami! Widzisz? Wszystko czyściutkie! Moje rączki też! Chwila! Chyba wpadłem na genialny pomysł! Będę potrzebować gąbki, którą rozdzielę na dwie części. Najpierw ta zielona część. Trzeba ją pociąć na kawałki. Potrzebne nam będzie 5 małych części. Gotowe! Teraz chwytamy za gumowe rękawiczki i klej. Nakładamy klej na każdy z palców. I jeszcze trochę na środek. Żółtą część gąbki przyklejamy na środek rękawiczki, a mniejsze zielone na każdy z palców. No i proszę, specjalne rękawice do zmywania gotowe. Spójrz, Oliwciu, co dla ciebie mam. Specjalne rękawiczki. Wow, podobają mi się. Załóż mi je, proszę. O, są ekstra! Dzięki, tato! I jedna dla mnie! A teraz zabieramy się za mycie! Daj, nałożę trochę płynu na twoją gąbkową rękawicę! Gotowa? No to szorujemy! Wow! Spójrz, jak szybko nam poszło! Wszystko czyste, że aż się błyszczy! Dobra robota! Piąteczka! O, nie tak! Czekaj! A, mniejsza! Ważne, że świetnie nam poszło! O nie! Rozbiłam kubek! Och! Kolejna robota do ogarnięcia! Pić mi się chce! Naleję sobie wody! O! Nie dam rady otworzyć! Tato! Ktoś mnie wołał? Lepiej to sprawdzę! Co się stało? Chcę wody! Pić mi się chce! I oto tyle krzyku! Daj, odkręcę ci! I naleję od razu, żebyś niczego nie rozlał! Tyle powinno wystarczyć! Proszę, napij się! Jej, woda! Pycha! Ach! Dzięki, tato! Można wracać do roboty i nawet mam coś dobrego! Tato! Żartujesz sobie ze mnie, chłopcze? Co znowu? Uwielbiam pić wodę! Cudo! Znowu? Pyszniutka woda! Ach, nie wierzę, że to już ta godzina! Padam z nóg. Muszę się zdrzemnąć. Tato! Ha? Co? Dość! Musimy jakoś zaradzić tej całej wodnej farsie. Ach, już wiem, co zrobię. Dobra, zaczniemy od papierowego kubeczka. Można też przykleić do niego jakąś ozdobę. Gotowe. Mamy tu słonika. Teraz butelka soku. Wkładamy ją do kubeczka. O tak, teraz robimy w nim dziurkę. O tu. I wkładamy słomkę, zupełnie jak trąba słonia. Dalej chce mi się pić i woda się skończyła. Hej, mam coś dla ciebie. Fajne, co? Zobacz, pokażę ci, jak to działa. O, kubek ze słoniem. Wystarczy tylko odkręcić butelkę. Tada! Sok sam się leje. Potem zakręć ją z powrotem. Sok od słonia. Dzięki, tato. Nie ma za co, Zuchu. Powinieneś sobie poradzić bez mojej pomocy. Pycha, sok! He, tata poszedł? He, he, mam pomysł. Chodź tu, słoniku. Nie potrzebuję wcale kubka. Soczek. Gul, 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 gul. He? Co jest? Gdzie jest sok? Skończył się? Tato! Och, nie czuję się za dobrze. I jak tam, skarbie? Nadal się źle czujesz? Tak. Mam coś, dzięki czemu poczujesz się lepiej. He? Co to jest? Lekarstwo? Nie, leki są B. Nie chcę. Och, Oliwcia, ale będzie ci lepiej. Tato! Sok się skończył. Chcę jeszcze. Już, już, przyniosę ci. Zaraz, kubek ze słomką i syrop. Chyba mam pomysł. Do dzieła. Dobra, mam tu kubek oliwii. Muszę zdjąć tylko wieczko. A teraz otwieramy buteleczkę z syropem. Wystarczy, że włożę ją do kubka. Jak ulał. Teraz przykryję wieczkiem ze słomką.
i gotowe. Sprawdźmy, czy zadziała. Córciu, przyniosłem ci coś do picia. O tak! Pić mi się chce! O rany, to działa! Naprawdę działa! O, hej, tato! Czuję się już o wiele lepiej! Hej! Wyzdrowiałam! Dzięki, tato! O, tak! Bardzo się cieszę, Oliwko! Pobawmy się! Chodź, pobawmy się, tato! Skarbie, może jednak jeszcze trochę odpoczniesz? Uhu! Pobawmy się w chowanego! Nie, poczytajmy! Albo nie! Książki są fe! Precz z książkami! Uch, może to jednak nie był najlepszy pomysł! Uhu! Kwiatek znów się przewrócił! Uhu! A co my tu mamy? A tutaj? Ten kwiatek też sobie upadł! Łup! Och, to jakiś kompletny koszmar! Ani chwili spokoju w tym domu! Już idę! Ciekawe, kto to? O, paczka! Jak miło! Uwielbiam takie niespodzianki! Zaraz zobaczę, co jest w środku! Brum! Och! Ouć! Co to tu? Uach! Szlak! Upuściłem paczkę, a w środku jest coś kruchego. Może nic się nie stało? Uch, to nie brzmi najlepiej. Zaraz. To mi nasuwa pewien pomysł. Dobra, zdejmijmy taśmę i otwórzmy karton. Ach, no tak. Rozbiło się. A niech to. No cóż, teraz się nie przyda. Wystarczy sam karton. Pomalowałem go na czerwono. Teraz potrzebny mi będzie nóż introligatorski. Wytnę w nim linię w ten oto sposób. Gotowe! Ten kawałek przypominający pasek nie będzie mi do niczego potrzebny. Ach, już wiem! Jeszcze go udekoruję nieco. Naklejki nadadzą się do tego w sam raz. Wyszło naprawdę nieźle, że tak powiem. Postawię go tuż pod schodami. Cyk! Może być. Oliwia! Chodź zobacz, co dla ciebie mam! Wow! Co to jest? Ale super! Rowery i serduszka! Tu zaparkujesz swój rowerek! Dzięki, tato! Teraz nie będzie walał się po mieszkaniu! Nieskromnie przyznam, jedno z moich najlepszych dzieł! Auć! To są chyba jakieś jaja! O rany, ależ one smacznie wyglądają! Chodźcie do papy! Jej, ja też chcę jednego! Moje! A! No nie wiem, nie do końca się z tym zgodzę! Ciastki! Co prawda, są tu ze dwa solidne argumenty, ale chyba będę musiał o tym poczytać. Zaraz, gdzie się podziały moje ciastka? Nic nie zostało? Oliwia! Cześć, tato! Wszystko zeżarła! No dobra, muszę być bardziej uważny. Teren czysty, Oliwii nie ma, czyli można jeść w spokoju. Nareszcie nie muszę oglądać się za siebie. Uwielbiam te serowe chrupki. Są najlepsze. Przy okazji zobaczę wreszcie, jak kończy się ten film. Hej, tato! O, chrupki serowe! Daj jednego! Pa! Uch! Czy ja kiedyś zaznam chociaż chwili spokoju w tym domu? Najwyższy czas coś z tym zrobić. Dobra, chyba mam pewien pomysł. Przyda mi się ta pokrywka. Położę ją do góry nogami na miejsce, by przykryć moje chrupki. Teraz trzeba je czymś zakamuflować. Oliwia nie cierpi brokułów. Wystarczy rozłożyć je na wierzchu. Przykryją moje pyszne chrupki i nikt mi już nie będzie ich wyjadał. Jeszcze parę tutaj. I tutaj. Super, teraz mogę obejrzeć swój film. Och, myślę, że tym razem będę miał spokój. Tato, masz jeszcze te chrupki? Ej, co to? Brokuły? Ohyda! No co, nie chcesz sobie pojeść ze swoim staruszkiem? Absolutnie nie! Jestem geniuszem! Pozbyłem się jej w sekundę! Ble! W sumie ja też nie mam na to ochoty! Dzisiejsze menu serowe chipsiory! O tak, chodźcie do tatusia! Najwyższy czas na degustację! Ach, zasłużyłem sobie! To był ciężki dzień! A jak wy byście ukryli swoje przekąski? Piszcie w komentarzach, wyślijcie ten filmik znajomym i subskrybujcie nasz kanał, żeby nie przegapić innych rodzicielskich sztuczek.